No dobra, zanim zaczniemy, chciałbym wam wreszcie opowiedzieć o tej ramie, co to się stało, bo temat jest bardzo ciekawy. Dobra, kupując speedbike'a, no niestety wiedziałem, że rama będzie krzywa, że będzie coś nie te gest z tą ramą. W robocie mamy palnik, więc palnikiem by się nagrzało, naciągnęłoby się ramę i byłoby wszystko jak nowe, ponieważ prostować to ja też potrafię. A jakby się nie udało, no to ewentualnie oszacowałbym ogólne koszta. Czy go naprawiać, czy go nie naprawiać. Czyli moja metoda, rozbieram na czynniki pierwsze pitbike'a, wypisuję sobie na karteczce moje spostrzeżenia, co będzie do wymiany, co jeszcze się uda odratować i tego typu sprawy. Więc jak wiecie, jak zacząłem nagrywać wam odcinek z odbudowy tego MRF-a, jak pewnie wrócicie do pierwszego odcinka, no to będziecie wiedzieć, że MRF był już rozebrany. No troszeczkę zarobałem sprawę, że samego procedury rozbierania nie nagrałem, ale chciałem to zobaczyć, co tam jest w środku, więc nie skupiałem się w ogóle na nagrywaniu. Co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście ta rama jest, no niestety, najgorszy scenariusz, czyli krzywa. Ale niestety moje palnikowanie tutaj nic nie da. Ponieważ co pierwsze po ściągnięciu plastików się ukazało, że silnik jest krzywo. Chcę myśleć, co jest grane? Czemu ten silnik jest krzywy? No rama miała być krzywa, główka ramy miała być krzywa. No coś mi się wydaje, że tu chyba ktoś miał szkolenie na tej ramie. Ponieważ te ramy nie są spawane na pewno przez roboty, a ktoś to spawał, więc no niestety ktoś to bardzo krzywo pospawał. Nie wiem, gdzie była przy tej ramie kontrola jakości, no ale no niestety, żeby to wyprostować, no niestety musiałbym to pociąć tą ramę i zespawać od nowa. No i co? Postanowiłem napisać w tej sprawie do marki MRF przez ich stronę na Facebooku, jaka jest sprawa, ponieważ niestety jakby to było wygięte przez kogoś, no nie wiem jak ten motor wygląda na początku, bo ewidentnie jak widzieliście na zdjęciach, ta rama była krzywo pospawana, główka ramy krzywo pospawana, mocowanie silnika krzywo pospawane i choć co było tutaj krzywo pospawane. Nie wiem jak to było, wyglądało po wyciągnięciu z pudełka, może to było prosto, ale podczas jazdy po prostu na tych spawach to wszystko było tak przeciągane, że momentalnie się wygięło. No na główce ramy, żeby to się wygięło tutaj, na główce ramy, to musiałoby dostać konkretnego, naprawdę konkretnego strzała, ponieważ zobaczcie sobie, ile tego tu spawu jest. Jak to jest przyspawane, to są dwie rurki jeszcze ze sobą zespawane, widzicie? Jak to jest wyspawane? Tutaj dwie rurki z ogranicznik skrętu, jeszcze blaszki dodatkowo wzmocnione, jeszcze te rurki dodatkowo jeszcze razem zespawane. Tu jeszcze jest zespawane, tu jest zespawane. No, no powiem wam tak szczerze, że no nie ma opcji, żeby ta główka ramy się zgięła, nie uszkadzając połowy pitbike'a, tak wam szczerze powiem. Przy takim uderzeniu, żeby się to zgięło, lagi, nie lagi, półki, felgi, plastiki, wszystko powinno pójść do wymiany. Przypatrzcie sobie, tutaj rurka jest wciągnięta, tutaj wystaje 3 mm, tutaj jest chyba 3 mm wciągnięta, tutaj ze 2-3 mm jest wypuszczona nad rurkę. No ewidentnie to jest kurde po skosie, ten silnik tak samo widać było ewidentnie, że jest po skosie. Tutaj tak samo główka ramy względem tego też, no... Powiem wam, ta rama to był jeden wielki bubel. Ktoś się po prostu na tej ramie chyba tam w fabryce uczył. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jeszcze poszły jakieś pitbike'i z tą wadą tutaj, tak samo jak w tym miejscu, w tym momencie, że no po skosie to wszystko było. No nie wiem. Więc wracajmy do tematu. Napisałem do marki MRF poprzez Facebooka.
jaka jest sprawa, dodałem załączniki, zdjęcia, no ewidentnie, na których było widać, co też widzieliście, że to nie jest wygięte przez kogoś. Mogło po prostu to być prosto, ale podczas jazdy lekkiej wywrotki albo coś, po prostu te spawy, było to wszystko pod takimi naprężeniami, że to mogło poprzeciągać. Nie wiem, jak oni to tam w fabryce mają, czy mają jakieś, kurde, na pewno mają jakieś szablony, no ale po prostu te spawy, tak było wszystko po skosie, że to po prostu przy, nawet mi się wydaje, że przy lekkiej wywrotce, no na tych spawach, na tym, że pociągło tą ramę, nie? Też tak mogło być. No i napisałem co i jak. No nie ukrywajmy, no wzięli to na klatę. No i sprawę załatwili, no podesłali nową ramę bezproblemowo. No, no za które zachowanie naprawdę no mogę jedynie pochwalić, no nie ukrywam, że no nie od razu wam mówię teraz nie, że podesłali mi ramę i wychwalam dlatego, tylko po prostu wzięli to po prostu na klatę i temat załatwili. No i tak samo na wiadomość nie musiałem zbytnio długo czekać, wszystko fajnie, no nie mam się do czego doczepić, więc ja też tutaj na odcinku muszę wam, muszę podziękować za szybki, za szybką reakcję, no bezproblemową, można tak powiedzieć, bo co niektórzy, no, no nie ukrywajmy, że w dzisiejszych czasach, no to każdy się wszystkiego wypiera, o tak można powiedzieć, sprzeda się bubla, a potem sam się martw. No słyszałem też, że no nie, ludzie jak mieli, bo tak samo bug wymieniłem, bo wiecie jakie są problemy z tymi bugami, nie wiem gdzie teraz ten bug jest, no ale tam wiecie, te cieknięcie, niecieknięcie i tego typu sprawy. Była tam kiedyś taka seria tych pitbajków, że tam te gwinty od korka odpadały, no i też tam była seria wymian, no i też no bezproblemowo na gwarancję to tam wymieniali i nie było z tym też problemu, tak słyszałem. Czasami się zdarza, no ja jestem taki, że no ja wszystko rozumiem, wiem, że czasami się może jakiś bubel zdarzyć. Oni tego nie wytwarzają, ta marka MRF, tylko to biorą z jakiejś tam fabryki i blendują na pewno. Tak samo jak będę robił odcinek MRF-a, porównanie z Pitgangiem. Jeśli będę nagrywał ten odcinek, przymykajcie na to naprawdę oko, bo poleje się tam naprawdę fala krytyki z mojej strony względem MRF-a, ponieważ miałem poprzedniego MRF-a z 2018 albo 2019 roku, rocznik. No i powiem wam, że jest różnica i duża różnica jest, więc na to przymknijcie oko, ponieważ marka MRF no nie ma zbytnio chyba takiego wpływu na to, co dostają, o tak można powiedzieć, Chińczyki tną koszta. No nie wiem, no ale no widać ewidentnie, że jest spadek i to dużej jakości, ale o tym wam powiem we filmie, ponieważ mi się wydaje, że będzie bardzo, ale to bardzo ciekawy, bo się przeraziłem to, co zobaczyłem. Przeraziłem się, powiem wam, przeraziłem się. No i taka właśnie jest sytuacja. Podesłali mi tak samo bug, za co też bardzo dziękuję. I tam zamówiłem u nich jeszcze tą śrubę i łożyska do tylnego wahacza. Ale podesłali mi to tak samo. Za to też bardzo dziękuję. W ramach bonusa, tak samo co mnie bardzo zdziwiło w paczce, opona. Jest to Chińczyk, to nie jest jakaś markowa opona, jak co możecie zobaczyć. 90x114. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Troszeczkę twardsza jest mieszanka niż w Pitgangu, ale kostki te, o te mnie kostki właśnie bardzo ciekawią, bo są strasznie mocno wypuszczone na bok. Więc będę musiał założyć do Pitganga i sprawdzić, jak to robi w terenie, ponieważ te opony w Pitgangu naprawdę, ale naprawdę, kurde, powiem wam, że są zarąbiste jak na opony z pudełka, że ja ich nie wymieniłem, to świadczy coś o tym, że jak ja nie wymieniłem opon w Pitgangu i jeżdżę na nich, no to o czymś świadczy. I tak samo o tej oponie też wam co nieco opowiem, bo z tą oponą temat, można tak powiedzieć, jest bardzo długi. To nie jest troszeczkę związane z tym odcinkiem, ale wam zapodam troszeczkę temat, o co chodzi z tą oponą, żebyście też wiedzieli. Temat z tą oponą się ciągnie już ładnych parę miesięcy.
Pierwszy raz ją zobaczyłem na zagranicznej stronie, zanim jeszcze w Polsce montowali to w pitbajkach. No i nie dostałem informacji, co to jest za opona. Widziałem na zdjęciach, tam w jakimś pitbajku zagranicznym. No i nie podesłali mi, co to jest za opona, tylko mi ktoś tam napisał, że 90 na 100. No to tyle, to ja nawet wiedziałem, widziałem na zdjęciu, ale nie było właśnie, nie szło zobaczyć nazwy tej opony. No i ogólnie. Potem tą oponę po paru miesiącach kolejnych zobaczyłem na zdjęciu u Lamby, Lamba Pitbike. U nich zobaczyłem w tych ich nowych pitbikach, tych Sim, czy jakoś tak. Na jednym zdjęciu, tam na 190, zobaczyłem tak samo tą oponę. Napisałem do nich, żeby mi dali jakieś informacje, co to jest za opona. I ten, no to też dostałem informację, że to jest 90 na 100. No kurde mele, no. Nie umie mi podać po prostu nazwy opony. Nazwa opony 90 na przykład na 100. I normalnie tak mnie czasami czepie. No i się też nie dowiedziałem, no nic. Albo jakieś zdjęcie po prostu zrobić. No nikt nie potrafi po prostu, z nikim się praktycznie nie potrafię porozumieć. To mnie najbardziej właśnie kurde czepie. Do marki MRF nie pisałem w ogóle w sprawie tej opony, bo nawet nie wiedziałem, że oni coś takiego mają. Ale mi teraz właśnie ją podesłali. Powiem wam, że zdziwienie miałem naprawdę bardzo, ale to bardzo duże. Naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyli. Wiem, że to jest opona chińska, zaraz będziecie pisać, opona chińska, że to gówno, że coś tam. Ja wolę sobie sam przetestować i wyrobić swoją opinię. Bo już nieraz się na tym przejechałem i jak ja przetestuję, wtedy będę mógł wam rzetelną opinię przekazać. No, mam nadzieję, że zrozumiecie. Jak nie przetestuję sam, nie uwierzę nikomu na słowo. Ja jestem tak nauczony, że tyle razy się na tym przejechałem, że nie uwierzę nikomu na słowo. Wolę spróbować samemu. I zobaczymy, jak ona robi w terenie, czy odrzuca ładnie błoto, czy gryzie, bo gryźć na pewno będzie gryzła, bo jest ładny bieżnik. Jest odstęp na dwa palce, takie dobre dwa palce, więc będzie na pewno gryzła, tylko ta twardość mnie troszeczkę tak, no zobaczymy, no. To odcinek nie oponie, więc tniemy to. Stop, stop, stop. Rezerwę. Jak coś, silnik przekopałem trochę razy, parę razy po założeniu chłodnicy, więc teraz się raczej nie będę bał. Bo tam powinno już do wału i do chłodnicy i do reszty już powinno pociągnąć olej w teorii, więc nie powinno się nic tutaj ściać. No. Jak coś, nie zwracajcie uwagi na to, że ten MRF podskakuje, bo jeszcze amortyzatora pilnego nie zrobiłem. Więc na to możecie oko przymknąć. Dobra, próbujemy go odpalić. O kurde, kiedy jest iskra? Teraz jest iskra, czy? Jeszcze nie wiem, jak jest wyłącznikiem. Dobra, damy stanie. Pokopię tak, teraz. Tak chyba jest włączone, a tak jest... Kurde, nie pamiętam, jak to było z tym włącznikiem. Drugie kopnięcie się odzywa, czyli dobra, jest ok.
coś miało dziać, no to zdechnie. Ale nie jest źle, fajnie równo w miarę pracuje. Na razie jeszcze jest na staniu, będziemy musieli wyłączyć stanie i wtedy dopiero zobaczę, jak to tam będzie. Zaczyna się opalać ten cały olej, nie olej, wszystko. Takie
potem go wykleję jeszcze do dwa razy. Jak dla mnie, jak na razie wszystko pracuje bardzo fajnie. Nie mam do czego się doczepić. Jedynie do tego amortyzatora. No. No jest okej, no. Cóż więcej powiedzieć. No jak widzieliście, pitbike odpalił, fajnie pracuje. No nie mam zbytnio, jeszcze odpalałem go parę razy. Wszystko chodzi jak należy. Na razie się nie przejechałem, bo dowaliło jeszcze więcej śniegu. Dowaliło, jest ośnieżone dość mocno. Nie chcę się wypierdzielić i porozwalać go. No, więc na razie jeszcze sobie odpuszczam, dopóki nie stopnieje śniegu troszeczkę. Tyle. I wtedy się dopiero przejadę. Jak będzie czarny asfalt, to pewnie jutro, bo pojutrze było widać, że już ma przygrzać. Więc po robocie się ewentualnie przejadę kawałek i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jeszcze amortyzator muszę zamontować. No, dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Przepraszam Was, że nie było jazdy pierwszej, ale pierwszą jazdę zrobimy pewnie w jeszcze jednym odcinku. No, no tak wyszło. Jeszcze przy okazji może ten zrobię amortyzator. No, jak zrobię amortyzator, no zrobimy pierwszą jazdę. No. No tak się wydłuża, no nie ukrywajmy. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Tyle. Ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni, więc kończymy ten odcinek. Do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej. A ja tu wprowadzam kolejne dwa sprzęty, z których zrobimy małe machlojki i modyfikacje, więc o czym się dowiecie niebawem w odcinku. Do następnego. Hej!